Witam serdecznie. Chciałbym Państwu przedstawić kosiarkę rotacyjną wraz z ciągnikiem jednoosiowym firmy Weima. Chciałem też powiedzieć o kilku sprawach, o rzeczach, które bardzo mnie zaniepokoiły i które musiałem zmodyfikować, żeby koszenie przebiegało sprawniej i bezproblemowo. Pierwszą sprawą, dla mnie najważniejszą chyba, były koła. Oryginalne koła 12-calowe niestety były za wysokie, przez co maszyna do tej kosiarki była za wysoka i noże kosiły pod ukosem, przez co koszenie nie było równomierne, zostawały wąsy i takie dziwne, niedokoszone miejsca. Zamówiliśmy na to miejsce koła 8-calowe. Problem trochę się rozwiązał, jednakże może nie do końca, ale mniejsze koła już by bardzo niefajnie wyglądały, więc zostało tak jak jest. Drugą sprawą był tylny kabłonek kosiarki, który też był bardzo nisko, przez co skoszona trawa zabijała się i maszyna nie mogła dalej kosić. Trzeba było co chwilę stanąć, wyjąć tą trawę, dopiero jechać do przodu. Ale po wymianie kabłonka na troszkę wyższy problem ustąpił i nie ma teraz problemu. Kolejną sprawą był przedni kabłonek. Tak samo jak tylny, był trochę wyższy, ale nie na tyle, żeby koszenie sprawnie przebiegało. Za mocno wykładał trawę do dołu. Jeżeli była wyższa trawa, a kabłonek był bardzo niski, to tą trawę tak mocno wykładał, że samo koszenie w sobie już nie było takie precyzyjne. Wymieniłem ten kabłonek na własnej roboty, a ten, który był tutaj, wyższy, przełożyłem do tyłu. Dzięki temu teraz trawa się nie zabija, wykłada się równomiernie i pagos robi się bardzo równy. Jeszcze jedną sprawą, która jest dość dla mnie ważna, jest sam fakt, że urwał mi się ząb w przekładni kątowej. I to po około 2 godzinach pracy, czyli na samym początku. Nie wiem, czy to była wada fabryczna, czy też może ja przez to, że nieumiejętnie kosiłem, albo przez to, że te kabłonki może były za niskie i się trochę trawa zabijała, maszyna dostała oporu, może to było przyczyną. W każdym bądź razie, po wymianie trybów na nowe, wszystko działa wyśmienicie. Te kabłonki po podniesieniu nie zabijają trawy, przez co koszenie jest naprawdę przyjemnością. Dziękuję też dystrybutorowi firmy Weima, firmie AgroRail, która nie zważając na to, czy to z mojej winy, czy nie z mojej winy, zostało uszkodzone tryby, wymienili na nowe bez problemu, za co bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Cześć.